Czym dla Pana jest Śląsk? A to miejsce przede wszystkim mojego urodzenia. Tu się wychowałem, tu żyję, tu funkcjonuję. Ale to także miejsce, które czasem tak myślę, że tak samo kocham, jak i nienawidzę. To jest taka przestrzeń, gdzie jak wyjeżdżam, to tęsknię, jak wracam, to cały czas obserwuję, jak to się wszystko rozwija, jaką ma dynamikę, a z drugiej strony zastanawiam się, ile ma ogromnego potencjału, niewykorzystanego cały czas, który można byłoby jeszcze wykorzystać. Robert Ciupa jest historykiem i dyrektorem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, które mieści się w dawnej kopalni Wujek. Ostatecznie to, co dzisiaj znamy jako Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, jest przecież nie tylko historią strajku, nie tylko historią kopalni Wujek, ale jest kawałkiem historii Polski. I Robertowi i jego zespołowi bardzo skutecznie udaje się realizować tę ideę. Ponad 1100 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej na trzech poziomach, dynamiczne widowiska ze światłem i dźwiękiem oraz multimedia zamiast tradycyjnych plansz z tekstem. To jest jedne z lepszych takich miejsc muzealnych, nie tylko pewnie na Śląsku, w Polsce, ale również z tego, co piszą branżowe pisma w Europie. Ja się z tym zgadzam. Robert Ciupa stoi na czele centrum od 2013 roku. Wcześniej przez wiele lat pracował w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie na przykład współtworzył artykuły naukowe i książki. Już wtedy jako jego pracownik zajmował się na różne sposoby tą tematyką stanu wojennego, pacyfikacji kopalni Wujek, historii Solidarności, szczególnie w ówczesnym regionie Śląsko-Dąbrowskim. W 2016 roku po raz pierwszy w historii o tragedii górników powiedziano na teatralnej scenie. Spektakl Teatru Śląskiego Wujek 81, Czarna Ballada, poruszył serca widzów i zyskał ogólnopolski rozgłos oraz najwyższe oceny krytyków. Całość powstała dzięki ścisłej współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. To są dzieci! A co? Ty też? Co ty wyprawiasz? Ty też przeciwko mnie? Jest facetem, który ma niezwykłą empatię i kiedy mu powiem, słuchaj Robert, zróbmy coś razem, to on mówi, dobra, zróbmy. Ja tam nie wrócę, bo byłam strajkiem. Najgłębsze rany nie koją się nigdy. Dzieci krzywdy, złość mamy w genach. Ta ziemia daje ci ból, bez fikcji. Innej wizji nie znajdziesz, bo nie ma. Dalej, patrz mi w oczy i strzelaj. Urodził się Pan w 1980 roku, kilka miesięcy przed strajkami sierpniowymi. Nie może Pan tego pamiętać, podobnie jak pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku. Od kilku lat jest Pan dyrektorem Centrum Wolności i Solidarności. Czy miał Pan kiedyś przeczucie, że dotknie Pan takiej historii, tej historii? Ja to jestem takim historykiem romantycznym. To tak wielu zaczynało z nas, czyli wychowywało się na publikacjach, książkach czy powieściach romantycznych, pokazujących tą historię w sposób właśnie romantyczny, taki troszeczkę inny. Na przykład Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, tak, książki, które pokazują historię w sposób czarno-biały i interesujący. No i później nagle, gdy wybieraliśmy już ten kierunek, gdy szliśmy w tą stronę, to okazywało się przede wszystkim, że to jest zupełnie inna historia, że tu jednak wchodzą też odcienie, te szarości, te badania, że historia nigdy nie jest prosta, że skomplikowana, że trudno wydobyć ten element główny, żeby go pokazać. Wtedy zaczynają się kłopoty. Czy chcemy tą wizję romantyczną Królów Jagiellonów i tylko o niej opowiadać, czy jednak historię najnowszą, która jest właśnie tak skomplikowana i trudna, gdzie trzeba ten obiektywizm zachować i próbować to zrobić. No i rzeczywiście
poszła ta historia najnowsza, ona jest trudniejsza. I czy taki kłopot z wyborem tej postawy był w tym momencie, kiedy rodziły się założenia powstawania tego muzeum, jak ono się rodziło? Przy samej wystawie, no to ona się rodziła w bólach, jak chyba każdy taki projekt duży, bo przede wszystkim nie było środków finansowych, trzeba było je odnaleźć, trzeba było się dogadać z organizatorami. My zaczynaliśmy w takim miejscu, gdzie było dwóch pracowników, oprócz mnie tylko, więc ciężko było coś budować. Zaczynaliśmy bardzo powoli. Do tego mieliśmy całą rzeszę, to właśnie historia najnowsza ma taki element, całą rzeszę osób, które pamiętają tamte czasy. A to lepiej czy gorzej? Jest więcej plusów, ponieważ wyobraża pani sobie, przychodzi młody człowiek, jak pani sama powiedziała, kto nie pamięta tamtych czasów, przychodzi i mówi, teraz ja zbuduję instytucję o was, opowiem o was w sposób nowoczesny i oni muszą mi zaufać. To zaufanie trzeba zdobyć, trzeba z nimi pracować też, trzeba im pewne rzeczy tłumaczyć, pokazywać. Tych kombatantów mam bardzo wielu wokół mnie i zawsze bardzo ich cenię. I to jest dobrze, że są świadkowie historii, że oni potrafią to powiedzieć. A z drugiej strony, gdybyśmy to nazwali sukcesem, to ten sukces to także zaufanie tych ludzi w stosunku do mnie. I za to na pewno zawsze im będę dziękował i to jest ogromna pomoc. A jak opowiadać historię, by nie otrzeć się o patos? To tak dobrze, że my czasami mitologizujemy? Historia ma to do siebie, że mitologizujemy. Często robimy takie rzeczy i staramy się szukać takich wartości i bohaterów bez skazy. Bo to jest znowu upraszcza nam życie. To jest łatwiej. Zresztą w całych tych dyskusjach historycznych zazwyczaj o takich postawach rozmawiamy. Czy jak opowiadać? Chyba mówić prawdę. Wtedy jest najłatwiej. Po pierwsze wtedy ciekawa staje się historia. Ta prawda jest ciekawa, ta prawda interesuje ludzi, którzy o tym słuchają, a jednocześnie wzbudza w nich zaciekawienie, żeby poszukiwać dalej. Pana muzeum zaciekawia bardziej przez multimedia niż przez przedmioty. To znaczy, że przeznaczone jest głównie dla osób młodych? Tak, ale to też chyba kwestia czasów. Znaczy się, że pewien wizerunek muzeum się przedawnił. Gdy rozmawiamy o tym, jak tworzyć to muzeum, no to oczywiście pytamy się dla kogo, no to jest odbiorcą, jest człowiek młody. A druga strona tego medalu jest taka, że zakładaliśmy od razu, że nie chcemy plansz. To jest to, co zawsze pojawia się w muzeach. Plansze, wszędzie plansze, dużo tekstów do czytania. Chcieliśmy od tego uciec. Zauważyliśmy, to jest diagnoza rzeczywistości pokazująca, że ludzi młodych tak naprawdę interesują przede wszystkim obrazy. I tymi obrazami spróbujmy, bo wtedy tak postanowiliśmy, spróbujmy opowiedzieć tą trudną historię w taki sposób, żeby oni także wiedzieli, gdzie są, w jakiej przestrzeni, żeby to było gdzieś ulokowane. Dlatego ta historia zaczyna się od lat, od 1945 roku. Tłumaczymy im pewne działania, które się wtedy odbyły, jak Polska wyglądała w tamtym czasie, żeby usadowić przestrzeń kopalni Wujek. Te multimedia też bardzo szybko się starzeją. Czy znaczy to, że muzeum będzie cały czas się rozwijało, ono musi gonić za nowoczesnością w tej narracji, w tym opowiadaniu? Znaczy ja w ogóle uważam, że wszystkie muzea powinny być dynamiczne. Znaczy muzeum to nie jest coś, co powinno tylko być za stałe, że osiąga się sukces. To jest tak jak z prowadzeniem tak naprawdę współcześnie firmy. Ona musi mieć swoją dynamikę, żeby sprostać temu, co się dzieje dookoła i diagnozie rzeczywistości. Więc tak, oczywiście, to muzeum musi się w pewnym momencie także zmienić. Dzisiaj, gdy obserwujemy tą przestrzeń wystawienniczą, to jest jednak pewna świadomość sukcesu, że to jest przestrzeń scenograficzna. Mówimy o tych multimediach, ale ta scenografia odgrywa tam ogromną rolę. Każda z tych sali jest inna, każda zaskakuje, gdy się do niej wchodzi. Więc jednocześnie wydaje mi się, że to muzeum może dłużej przetrwać pod tym względem atrakcyjności swojej przestrzeni. Muzeum to takie miejsce, gdzie opowiada się historię za pomocą przedmiotów, za pomocą multimediów, ale także prowadzi się badania. Co dzieje się w tej dziedzinie w Centrum Wolności i Solidarności? No mamy przed sobą duży projekt, który tak naprawdę chyba będzie policzony na lata. Znaczy, sięgamy po pewne elementarne szkice, żeby do niego doprowadzić. Mianowicie monografia pacyfikacji kopalni Wujek i w ogóle kopalni Wujek. Natomiast to, co jest nieprzebadane w dzisiejszych czasach, to są te wszystkie odgłosy zagraniczne, jeśli chodzi o strzały na Wujku.
cały czas mówimy o Wujku w kontekście ogólnopolskim, tego wydarzenia, symbolu, jakim było dla opozycji w tamtym czasie, ale zapominamy, że to jest też ogromny oddźwięk zagraniczny, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w bloku wschodnim. I mam taką nadzieję, że w najbliższych latach uda się tak stworzyć ten projekt, że uda się przebadać te archiwa zagraniczne i napisać porządną monografię na ten temat. Przed nami także ogromne wyzwania, znowuż budowlane. To jest muzeum, ma 1200 metrów kwadratowych, a przyjęliśmy łaźnię łańcuszkową na kopalni Wujek. Kopalnia Wujek wcześniej czy później rzeczywiście zostanie zamknięta i ta łaźnia łańcuszkowa, tak naprawdę taki symbol jak sala BHP w Gdańsku, musi być otwarta, musi dać tą przestrzeń, która będzie wyrażała w tym momencie tamte wydarzenia. Chciałbym ją częściowo zostawić w stanie surowym, pokazać to, jak ona wygląda z tymi wiszącymi rzeczami na hakach, a z drugiej strony chyba marzy mi się coś, czego w Polsce jeszcze nie ma na dzień dzisiejszy i chciałbym, żeby to powstało, mianowicie taka galeria stanu wojennego. Galeria malarstwa, grafiki, plakatów, tego wszystkiego, co było tworzone w tamtym czasie, bo to ma ogromny ładunek emocjonalny. I wiele z tych prac jest rzeczywiście zrobione z kunsztem na wysokim poziomie. Być może dobrze byłoby to zobaczyć w jednym miejscu. Mówiliśmy tutaj już o świadkach historii, o tym, jaka była ich rola, kiedy muzeum powstawało, bo oni oprowadzają po tym muzeum. Co wynika z tych kontaktów między nimi a młodym pokoleniem? To jest rzeczywiście czasem trudna rozmowa. Są takie momenty, kiedy oni rzeczywiście nie do końca, ci młodzi ludzie rozumieją, z kim mają do czynienia. I przebicie tej bariery, tego zainteresowania, tak naprawdę dopiero wzbudza ten fakt, że zostaje podana informacja, z kim oni rozmawiają. Że to jest Stanisław Płatek, przywódca strajku na kopalni Wujek, postrzelony w rękę, tak, który dostał 4 lata więzienia za ten strajk. I to zmienia tą optykę. Oni nagle otrzymują informację, że to jest człowiek, który to wszystko przeżył, że to nie jest tylko film, bajka, ale mają przed sobą świadka tamtych wydarzeń. I wtedy rzeczywiście ten kontakt jest o wiele lepszy. Oni zaczynają z nim rozmawiać, podpytywać go o pewne rzeczy. I ten przekaz nie jest już tylko jednokierunkowy, tak jak w większości muzeów, prawda? Tak. To wtedy zmienia tą percepcję. Wracając do tej wystawy jeszcze chyba to ważne, bo nie zawsze o tym mówię, ale to jest chyba istota powstania tego projektu w takim stylu, w jakim jest. Że tam doszło do takiego konsensusu między historykami a scenografami. Co wydaje mi się jest rzadkością i jest ogromnym problemem przy wielu wystawach. Mianowicie z jednej strony historycy chcą pokazać wszystko. Chcielibyśmy dać całe książki z przypisami i powiedzieć im tak, nauczcie się tego na pamięć. To jest właśnie o tym wydarzeniu. A trzeba niestety zrobić skrót. A scenografowie co chcą? Jak najmniej. Najlepiej to w ogóle tekstu. Niech nie będzie nic, tylko i wyłącznie symbolika. No i tak naprawdę trzeba było znaleźć ten środek tego wszystkiego, więc ograniczyliśmy teksty historykom do 1500 znaków. Natomiast scenografów uczuliliśmy, że te elementy scenografii muszą mieć odzwierciedlenie w historii i oni muszą się stosować do tych konsultacji historycznych. Że to nie jest tylko i wyłącznie wystawa artystyczna. Ona tak ma ten element artystyczny, bo te rzeczy są bardzo dobrze wykonane, są ciekawie zrobione często, ale oni muszą mieć z tyłu głowy, że to robimy także po coś, żeby coś pokazać. I to jest chyba sukces największy tej wystawy, że te dwie grupy tak daleko od siebie udało się połączyć, udało się stworzyć ten konsensus i stworzyć ten projekt. Jak zdefiniowana została misja muzeum? Czy ona się zmienia? Czy to też jest dynamiczne? Nie, oczywiście ja cały czas potwierdzam, że to jest pamięć o Górnika z kopalni Wujek. Po to zostaliśmy stworzeni i ta pałeczka została nam przekazana przez poprzednie pokolenia. Chyba jeszcze jedna rzecz mi się właśnie marzy, po tej galerii stanu wojennego, tak troszkę skacząc i tego, o czym mówiłem, to chciałbym mieć kiedyś taką przestrzeń, w której raz na miesiąc zrobię jedną wystawę jednego człowieka z Solidarności, pokażę jeden obiekt jego i opowiem tylko i wyłącznie o nim. To chyba byłoby coś takiego naprawdę ciekawego, interesującego i z drugiej strony tak naprawdę miałbym wystawy na wiele, wiele lat. To zostając przy tej personalizacji, pan znakomicie zna świadków historii, uczestników strajku, zna pan ich historię, te sprzed strajku i wszystko to, co dzieje się do dnia dzisiejszego. Która tak najbardziej zapadła w pamięci?
coś pana zaskoczyło, poruszyło? Są dwie takie historie chyba, które mnie zawsze tak dotykają osobiście. Znaczy, pierwsza to jest historia Janka Stawisińskiego, jednego z górników, który został zastrzelony podczas pacyfikacji kopalni Wujek i o niej opowiadamy bardzo często w naszym muzeum. To jest historia człowieka, który tak naprawdę umiera jako jeden z ostatnich, bo w styczniu 1982 roku. Natomiast to, co jest chyba wstrząsające w tej historii, to to, że on pochodził z Koszalina i przyjeżdża tutaj jego matka na Śląsk i zaczyna się nim opiekować. Zatrudnia się jako salowa w szpitalu i pierwsze, co widzi, kiedy odsłania ciało swojego syna, to prześcieradło, to widzi to, że ono jest całe posiniaczone od pobicia. Po prostu karetki były zatrzymywane i bito rannych w tamtym czasie. I to jest taka historia, która jest dla nas trudna i ciężka, bo ona także pokazuje, dlaczego ta historia jest tak mocno wciśnięta w Brynów i w przestrzeń Katowic. Dlaczego ona tyle, cały czas, tak mocno w ludziach jest silna, jest ważna, a jednocześnie trudno to ciśnienie spuścić. Po prostu takie rzeczy się po prostu pamięta. Jest taki napis, który znaleźliśmy na zdjęciach z tamtego okresu, na bloku: Zomo to mordercy. I to nie jest tak, że my interpretujemy tą historię. My nie musimy. Po prostu pokazujemy świadectwo pamięci tamtych czasów. Co ludzie myśleli o tych, którzy przyszli, zaczęli strzelać i zabili. I ta historia chyba jest tak najbardziej obrazowo pokazuje emocje tamtych czasów i dlatego ona jest dla mnie taka ważna. No i oczywiście ważna jest dla mnie jakaś osobista historia tej przestrzeni wujka, no bo ja tych czasów nie pamiętam, jak sama pani stwierdziła, bo nie mogłem. Natomiast no, mój ojciec był na kopalni Wujek, był górnikiem strajkującym i te historie cały czas się przewijały w moim dzieciństwie o tym, co się wtedy działo i jak odbierano to w rodzinie. Historie o tym, jak matka przynosiła jedzenie dla ojca, nie wiedziała, co się dzieje na terenie kopalni, o strzałach, kiedy się dowiedziała, o poszukiwaniach na listach, o tym, jak ojciec wieczorem wracał gdzieś torami i tak dalej, o tym, jak przyszła milicja 3 dni później, zapukała do drzwi. Wszyscy się wystraszyli, okazało się, że jakaś inna tragiczna informacja przyszła telegramem z rodziny o śmierci kogoś bliskiego, a nie zabrano ojca. To są takie historie, które rzeczywiście gdzieś tam krążą u mnie w środku i ta pamięć jest pod tym względem żywa. To jest tak, że to jest chyba jedyna taka historia, która jest, z którą jestem też jakoś tam emocjonalnie pod tym względem związany i na nim zależy, a także jedyna taka, która obrazuje tożsamość Śląska. I to jest chyba niesamowite w tym wszystkim, że my szukamy różnych powiązań, co jest takim wydarzeniem historycznym tego regionu, na czym można budować tożsamość. I to tożsamość tych wszystkich, którzy tutaj są, już teraz. No i to jest właśnie Wujek, gdzie ginie 2 autochtonów stąd, ze Śląska, z dawien dawna i tak naprawdę 7 przyjezdnych, którzy przyjechali tutaj tak naprawdę, żeby lepiej żyć. Żeby żyć inaczej. I to są te korzenie, które od roku 80 tak wielu z nas ma i posiada tutaj. Ja myślę, że ta tożsamość jest dla mnie chyba aktualnie najważniejsza, żeby Wujek stał się tym głównym elementem budowania tożsamości tego regionu, bo po prostu ta tożsamość łączy. Mimo tej tragedii, mimo tego, co się tam wydarzyło, to jest coś wzniosłego i coś, co znane jest we wszystkich językach. Wolność, freedom, liberté, to jest coś, co jest czytelne dla nas wszystkich. Prywatnie? To jest dobre pytanie. Znaczy się, ja tak naprawdę cały czas po części żyję zawodowo tym wujkiem i tą przestrzenią, no ale także mam swoją rodzinę i żyję tym, co jest w rodzinie. Chciałbym rzeczywiście zawsze mieć taką możliwość, aby móc tą pracę oddzielić i móc tyle samo przeznaczyć czasu dla rodziny, jak i dla spraw zawodowych, a nie zawsze to jest łatwe.